Witam wszystkich. Chciałem z organizacją Świadków Jehowy zetknąć się już we wczesnym dzieciństwie. Moja mama nawiązała z nimi kontakt i zaczęła z nimi czytać te książki. Ja jako dziecko lubiłem oglądać obrazki i natrafiłem na bardzo wiele rzeczy w takich, które mnie przeraziły. Były tam takie sceny Armagedonu, do walące się ziemi, walące się domy, ludzi, którzy tam zabijają się nawzajem. I byłem bardzo tym wszystkim przerażony i ten strach praktycznie przed tym Armagedonem towarzyszył mi przez całe życie. Ale jedno było w tym dobre, że mieliśmy kontakt z Pismem Świętym. Biblia była w domu u nas. No, początkowo to była Biblia Gdańska, jeszcze z takim starym językiem pisana, ale później już pojawiła się Biblia Warszawska, Biblia Tysiąclecia. No i mieliśmy tę Biblię i czytaliśmy tę Biblię. Przez całe życie w sumie ciągle towarzyszyło mi Biblia, literatura świadkowska i to jakiś tam wpływ na nas miało. Ale ja tak w gruncie rzeczy nie zostałem świadkiem Jehowy, bo zacząłem palić papierosy i to przez wiele lat paliłem papierosy, że nie mogłem dojść do pewnych rzeczy. Ale dzięki Bogu rzuciłem te papierosy, chociaż nikt w to nie wierzył. I cały czas miałem kontakt, miałem przyjaciela, z którym się przyjaźniłem. Świadkiem Jehowy został w latach w 75 roku. I przez 42 lata praktycznie przyjaźniliśmy się. Mieliśmy wpływ, rozmawialiśmy na tematy biblijne i trochę to pomagało nam. Ale cały czas nie byłem świadkiem, było uzależnienie takie psychiczne, gdy czytaliśmy, ciągle towarzyszył ten lęk i dałbym się nawet pokroić za tą organizację, za wiarę w Świadków Jehowy. Chociaż nie byłem jeszcze nim. Ale zaczęła się budowa sali Królestwa w Słonowicach. To jest miejscowość 5 km ode mnie. No i mama poprosiła mnie, abym zaczął pomóc im tam trochę, bo jestem z zawodu budowlańcem i zacząłem im pomagać. No i widziałem, jak to pięknie szło. No mówię, oho, jest tu ręka Jehowy nad tym i to chyba jest jednak prawdziwa religia, bo tak to pięknie idzie. No ale zacząłem studiować książki też ze Świadkami Jehowy i doszło do chrztu. I już na samym początku, w dzień mojego chrztu zobaczyłem, że coś tu nie gra. W momencie, gdy mnie zanurzył, zawsze czytałem w Piśmie Świętym, że Pan Jezus dał nakaz swoim uczniom, aby chrzcili w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ja zauważyłem, że tego nie było. Było po prostu zanurzenie i koniec. To jest jakaś parodia. I w tym momencie, po wyjściu z tego basena, byłem bardzo zawiedziony i widziałem, że coś się nie tak. Byłem w takim szoku, że jakby mi ktoś przywalił jakimś młotkiem w głowę i byłem tak przez, ja wiem, parę godzin taki otępiały z tego względu. Ludzie mi tam składali życzenia, a do mnie nie docierało, bo widziałem, że zrobiłem krok, a tu coś jest nie tak. I po tym moim chrzcie zaczynały się pewne rzeczy odkrywać. Jakieś pamiątka przychodzi, a mi się w głowie otwierają wersety biblijne i słowa Pana Jezusa, który mówi: kto nie napije się, nie spożyje mojego ciała i nie napije się mojej krwi, ten nie ma życia. Ja tak patrzę na ten wędrujący talerzyk i serce mi podpowiada, że to trzeba brać. Ale to jeszcze nie byłem związany z Chrystusem. I cały czas już czytając strażnicę, działy się pewne rzeczy, że wersety mi się biblijne w moim myśle
zaczynałem się otwierać i znowuż niechętnie chodziłem na te zebrania, bo nie byłem takim gorliwym świadkiem, bo coś wewnętrznie czułem taki niepokój, że coś jest nie tak. No i był czas, że i mój syn ochrzcił się w organizacji Świadków Jehowy i stało się coś dziwnego. Moja żona zachorowała na raka i lekarz mówi, że to jest Boży cud, że ona z tego wyszła, bo limfa zablokowała tego złośliwego raka, który nie pozwoliła na to, żeby się przeszło na organizm. Ja to bardzo przeżywałem nie myśleliśmy, że to będzie jakiś, że nas czeka jeszcze coś bardziej, jakieś, nie wiem, jeszcze coś bardzo ciekawego i to bardzo nieprzyjemnego. Mój syn na jesieni w 2015 roku zachorował na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Lekarze nie ukrywali przed nami, że może z tego nie wyjść, bo to było tak ostre, że... I poszedłem do szpitala, do syna jeszcze. Syn, jak zaczął chorować, że coś jest nie tak, żona mówi, idź na koniecznie do lekarza, żeby ci zrobić wyniki. Od razu po wyniki dostaję telefon z laboratorium, że natychmiast ma się zgłosić i na SOR jedzie. Te wyniki biorą na SOR, patrzą na te wyniki i mówi, chłopie, jakim cudem ty jeszcze żyjesz? Tak źle było. Siedzi na tym fotelu, dostał kroplówkę, nogi mu tak latają. Ja mówię, synu, wiesz, że tutaj z tą chorobą wiąże się transfuzja krwi. Ty jakoś, Świadek Jehowy, będziesz musiał zadecydować. A syn mówi, tata, ja jestem za młody, żeby umierać. Ja chcę żyć. No i mówię, to jest twoja sprawa między tobą, a naszym Stwórcą. My z żoną, z mamą będziemy wszystko robić, aby ci pomagać w tej chorobie. No, dzwonię do starszych zboru, że jest taka sytuacja, syn zachorował. No i ci od razu już zbierają telefony do między... Ja mówię, Dawid, nie czyń nic. Nie czyńcie nic, aby tego... Chcieli się z nim spotkać, jakiś tam chyba prawdopodobnie komitet sądowniczy mu urządzić, bo zaczął już przyjmować, dostawał tą transfuzję krwi. I a ten mówi, że nie może, nie chce rozmawiać. No mówią, przeproś Jehowę i nie przyjmuj więcej tej transfuzji krwi, no bo że okazałeś słabość, że przeproś Jehowę, a ja mówię, ludzie, co wy mówicie? Prosiłem was, nie czyńcie nic, żeby póki się to wszystko nie skończy. No, zaczęła się walka nasza. Moja żona codziennie chodziła do szpitala, zanosiła synowi jedzenie, jakieś tam zupki gotowała specjalne. Ciuchy, zabieraliśmy śmierdzące tą chemią, przepocone, brał chemię i cały czas tylko krew, transfuzja krwi podtrzymywała go przy życiu. No w sumie przez ten okres choroby dostał 37 transfuzji plus płytki krwi. Na dodatek wdała się sepsa, wysoka gorączka, no pielęgniarki walczyły o niego. Jedna trzymała go za rękę i modliła się nad nim. Prosiłem, już zacząłem, zacząłem szukać tematu. Jaki jest pogląd biblijny na temat krwi? Włączyłem laptopa,
I szukam tego tematu, nagle mi się okazuje. Trafiam na stronę Słowo Nadziei. I czytam. I to, co tam pisze biblijnie, przekonało mi, że transfuzja nie jest żadnym tym spożywaniem krwi, tylko to jest przeszczep tkanki. I mnie tak uświadomiło to, że oczy mi się otworzyły na ten temat transfuzji krwi, że w trakcie rozmowy z lekarzem, która prowadziła mojego syna, ja mówię, ja nie mam przeciwwskazań, bo biblijnie nie ma nic przeciwko temu, że transfuzja to jest złem. Nie wiem, jak to się stało, jakieś działanie Boże było w tym, że zostałem przekonany. I zacząłem drążyć temat, co się dzieje. Patrzę na temat Królestwa Bożego. Ja mówię, co myśmy głosili tutaj? Jakieś życie na ziemi, a to nie jest Królestwo Boże, mówię. Izajasz pisze, został posłany do Izraela, a do nas został Paweł posłany. I co chwila patrzę strażnicę, chodzę jeszcze na te spotkania, ale już cały czas drążę tematy tak zwane odstępcze. No, trafiłem na kanał Grzesia i na kanał Rafała Banasia zacząłem słuchać. No, też były też inne kanały. No i zauważyłem też, że prosiłem już wiele osób, aby się modlili za syna, bo już tak nawiązałem kontakt z ewangelicznymi chrześcijanami. Nowy bratanek jest chrześcijaninem nawróconym, też poznał prawdę o prawdzie. No ale nie ochrzcił się i całe szczęście, że ma, dzięki temu miał kontakt z resztą rodziny i nikt go nie odrzucił. No i mówi, wujek mówi, w naszym kościele, w Stanach mówi, modlimy się o Michała. Kuzynka moja tam w Nowym Jorku mówi, Jurek mówi, u nas też w kościele też modlimy się. Poprosiłem świadków, może byście się pomodlili o Michała. Jehowa nie słucha takich modlitw. No tak. Odeszłem taki niepyszny, ale cały czas już zaczynałem, już coraz na tych... Jestem na zebraniu strażnicy i widzę, coś mi tu śmierdzi, coś mi nie pasuje. Coraz bardziej już widzę ten demonizm taki w tym. Na cały czas drążę tematy. No jakoś palnąłem. Jakiemuś tam mówi, że... Komuś tam palnąłem, że o transfuzji krwi. Ja mówię, nie mam żadnych przeciwwskazań co do transfuzji krwi, no bo Biblia tego nie zakazuje. Za chwilę słyszę, przez jakieś kilka dni słyszę pukanie. A to palnąłem temu starszemu zborownikowi, który jest z łączności do szpitali. Który ma pilnować, żeby ofiara została jednak złożona na ołtarzu. No, komitecik sądowniczy mi robią. No, poszedłem na ten komitecik. W początku się nie chciałem zgodzić, ale mówię, poszedłem. I w pewnym momencie takie pytania, zadają mi pytanie, no, myśmy słyszeli, że ty przyjmujesz tam swoje krwi. Ja mówię, no to mówię, czekaj, mówię, no jak będzie wypadek, to ja się będę wiedział, jak się mam zachować w stosunku co do transfuzji, ale chciałbym was zobaczyć, każdego z osobna, którzy wy staniecie przed tym dylematem, ażeby albo iść do piachu, albo przyjąć transfuzję krwi. Chcę was zobaczyć, mądrale. No i zaczęli mówić, on tu mówi, bo ty będziesz na pamiątce spożywał emblematy. No, a ja tylko siostrze powiedziałem swojej, że w Biblii pisze, że Pan Jezus powiedział, że kto nie spożywa mego ciała i krwi, to nie ma życia. Skoro nie jesteśmy w społeczności z Chrystusem, nie spożywamy Jego ciała, to marny los.
gdzie my wtedy będziemy. No a siostra mówi, jak sobie założysz własną religię, to sobie będzie spożywał. No to, a nagle na komitecie słyszę, ten mi mówi z tych strasznych zborowników, a ty, mówi, będziesz wieczerze, pamiątkę spożywać chcesz, tak? A ja mówię, co was to obchodzi? Mówię, to jest sprawa między mną, a moim stwórcą, moim panem. No i później zacząłem, coś jeszcze tam pytania były, a ja im zacząłem mówić o Panu Jezusie. Nie o Jezusie, tylko Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus to, Pan Jezus tamto. I mówię, przecież cytuję wersety biblijne, bo tych, których prowadzi Duch Święty, są dziećmi Bożymi. No, a oni słyszę, a ja ciągle tylko mówię o Panu Jezusie, a im pod krawatami tak gule chodzą. I ten mówi, ja mówię, przecież w imieniu Pana Jezusa zgina się wszelkie kolano w niebie, na ziemi i tych, co są pod ziemią. Mówi, tutaj apostoł Piotr głosi, że nie ma żadnego innego imienia, w którym jesteśmy zbawieni. No to kończy się ten komitet, a ten jeden z tych starszych zborowników. Czy masz zaufanie do niewolnika wiernego i stropnego? No ja tak nie chciałem odpowiedzieć na to pytanie. No ktoś to musi wydawać, te czasopisma. I odwróciłem kota ogonem. No i ten jeden mówi, ale wiesz co, mówi, ja słyszę, że ty mówisz tak samo jak wasz Darek mówi, twojego brata syn mówi. Tylko Pan Jezus, Pan Jezus, Pan Jezus. No. Ja mówię, no co, no przecież Jezus jest Panem. No, nie masz mówić o Panu Jezusie. No dobra, mówię, powiedzcie, że mi nie słuchali. Zażartowałem, no ale jeśli czymś kogoś obraziłem, no to przykro mi. No to się pomodlili, chcieli mnie nawracać. Jeszcze raz, książkę Zbliż się do Jehowy, żeby mnie tego... A cały czas walka toczy się o życie mojego syna. No i coraz bardziej padłem na kolana, zacząłem się modlić. Nie wiem, czy modliłem. Nie modliłem się chyba do Jehowy nawet, bo to już nie wiem. I cały czas miałem ten kontakt i mówię do napisałem do mojego bratanka, czy znasz, mówię, kogoś, jakiś chrześcijan, aby mógł zostać ochrzczony, jeszcze będąc w organizacji. No mówi, jest, mówi, będzie, mówi, organizować w lipcu chrzest. Bez denominacji. No i poszedłem na ten zebranie, chodziłem na to zebranie, ale cały czas już widziałem, otwierały mi się oczy, brałem do ręki strażnicę, to miałem tak wielkie obrzydzenie do tego. No czułem ten smród demonizmu. I ja mówię, to chyba nie jest moje miejsce, mówię, żebym tutaj był. No ale coś tam chcieli mnie nawrócić jeszcze raz na coś, na ten, żeby mnie doprowadzić do porządku. Zaczęliśmy tam rozmowę, ja mi zacząłem głosić Chrystusa. No i ty mówi, no to jak wytłumaczysz, mówi, z objawienia Jana, oto przychodzę wśród obłoków i ujrzy mi wszelkie oko. No ja mówię, co tu tłumaczyć? To przecież Pan Jezus powiedział, tak? Nie ma nic co tłumaczyć, nie ma co rozpatrywać tego. Tak powiedział i tak będzie. No, czy masz zaufanie do niewolnika? Napada następne pytanie. Już nie na komitecie, tylko jak już oni chcą mnie doprowadzić do porządku. Ja mówię, absolutnie mówię. To co mówi? Ja mówię, co nie w roku 14 nie nastały czasy pogan? Ja mówię, czasy pogan to się zaczęły chwilą przyjścia
Pana Jezusa na ziemi. To się wtedy zaczęły czasy pogan, bo Ewangelia poszła do pogan. Mówi, czasy ostateczne też, nie? To też mówi. No i o tym niewolniku też wspomniałem, że mówię, że nie. O, to będzie powołany komitet sądowniczy przeciwko tobie. No dobra. Poszedłem na komitet sądowniczy. Coś kazali mi odczytać. Werset biblijny z drugiego listu Jana, kto się wysuwa naprzód. Coś chciałem mówić. Jak się ten jeden wydarł na mnie? Myśmy nie przyszli ciebie, aby tutaj ciebie słuchać. No młodego chcieli wprowadzać, bo jakiś nowy starszy nastał i chcieli pokazać jemu, jak to się odbywa, komitet sądowniczy. A już powiedziałem, Pan Jezus mi zamknął usta, bo mówi, bo uważał, że bez sensu rzucać jest perłę między. Nie chciałem skończyć tego. No, w trakcie tej lipiec, no to było w lipcu, wykopali mnie dosłownie za wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Poczułem się taki zniesmaczony, bo jednak przeżyłem to bardzo. Ale zacząłem coraz bardziej widzieć już, kim jest Pan Jezus Chrystus. Zacząłem coraz bardziej to dostrzegać. W lipcu, 20 lipca, mój syn dostał szpik kostny, którą dawcą była nasza córka Marta. Ona tam w Gdańsku, w klinice, cały czas donosiła synowi jedzenie, donosiła ciuchy zmieniała, bo to też poparzony był. Musiał brać morfinę przeciwbólową, bo tak został wypalony w środku i przygotowali go do przeszczepienia szpiku. I dzięki Bogu, dzięki modlitwom, syn żyje. Wyszedł z tej choroby. Chłopak buduje dom sam. Przychodzi z pracy, ciężko pracuje i jeździ, wozi beton. Po południu przychodzi, do wieczora siedzi, buduje ten dom własnymi rękami. Żona też wyszła, dzięki Bogu, z tego raka. Bo sam onkolog powiedział, że to jest cud, jak na polskie warunki, że to wcześniej zostało dostrzeżone i dziękować Bogu za to. Ja dalej zacząłem szukać swojego miejsca, bo już oddałem życie Panu Jezusowi, choć do końca tego jeszcze bardzo nie rozumiałem. Ale już coraz bardziej wiedziałem, że jestem Chrystusowy. Poszedłem, zacząłem szukać miejsca swojego. Bo nie ma czegoś takiego jak chrześcijanin bez społeczności. No zapisałem się na kurs w biblijny w Świętochowicach. Krzysiu, brat Krzysztof mówi, jest społeczność subskuchrześcijańska, która tam mogę znaleźć sobie miejsce, no to znalazłem. No i na tym kursie Darek był moim moderatorem, żeśmy się tak poznali. No i któregoś tak pięknego dnia dzwonię telefonem do Grzesia. Mówi, Krzysiek, czy ty wiesz, że mówi, że Bóg starotestamentowy, Bóg JHWH, to nie jest nikt inny, tylko Bóg objawiony w Nowym Testamencie w osobie Pana Jezusa Chrystusa. A Grzesiu taki z takim ładnym uśmiechem mówi, Jurek, mówi, przecież Zachariasz o tym pisze. Mówi, będą patrzeć, to mówi, będą patrzeć na mnie, którego przebili. No, Bóg mówi, będą patrzeć na mnie, którego przebili. Ja mówię, nigdy żeśmy jako przez całe życie nie znaliśmy Pana Jezusa. Nie wiedzieliśmy, kim jest tak naprawdę Pan Jezus. No wiadomo, świadkowie mówi, Synem Bożym, no tak. No ale że Synem Bożym to jest Bogiem. I
patrząc później, zacząłem widzieć, Duch Święty powoli wprowadzał mnie w to, aby pokazywał mi, kim tak naprawdę jest Jezus Chrystus. Że On jest prawdziwym Bogiem, życiem wiecznym. On jest drogą, prawdą, życiem. I zauważyłem, że Pan Jezus powiedział takie słowa, że nikt nie może przyjść do mnie, póki Ojciec go nie pociągnie. Widzimy tutaj, że jest to działanie trzech osób. Ojciec przyprowadza nas do Syna. Syn i daje nam, Ojciec daje nam Ducha Świętego, który jest to Duch Chrystusowy. Niech będzie chwała, cześć i uwielbienie dla naszego Boga prawdziwego, który nam daje życie, który za nas umarł i zawsze będzie. Teraz jest Pan Jezus pierwszym dla mnie we wszystkim. Chwała niech będzie Ojcu, Synowi, w Duchu Świętym. Amen.